Niektórzy stają się duszą towarzystwa dzięki poczuciu humoru, a inni chcą być w centrum uwagi ze względu na swój status. Błyszcząca biżuteria i bogactwo nie zachwycą wszystkich. Prawdziwej przyjaźni nie da się kupić. A może jednak? Emma jest pewna, że jest królową szkoły. No ale szkoła jeszcze nic o tym nie wie. Stara się wyglądać idealnie. To jej główny problem. Biedactwo nawet nie podejrzewa, że nie należy oceniać książki po okładce. Emma jest zdesperowana i nie wie, jaką wybrać sukienkę. Jej lokaj też kompletnie nie wie, o co chodzi. Ale bądźmy szczerzy, odpowiada mu bycie księciem przebranym za księżniczkę. Bogata dziewczyna ciągle popisuje się diamentowymi dodatkami i naśmiewa się z biednej. Teraz będzie egzamin końcowy i zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Jenny ściągała i teraz skończyła swoje zadanie. I nawet dzieli się z resztą, podczas gdy Emma patrzy na swoją biżuterię. A oto wynik testu. Wszyscy dostali piątki, z wyjątkiem bogatej ślicznotki. Jest zła, jest bardzo niezadowolona z takiej oceny. I jest gotowa coś z tym zrobić. Ale ocena napisana brokatem jest znacznie lepsza. Emma nie jest zadowolona z jadłospisu w stołówce. Od 20 minut się zastanawia, aż zrobiła się za nią ogromna kolejka. A tłum wymknął się spod kontroli. Przerwa wkrótce się skończy. I jeszcze nie zjedli. Jenny wie, jak odwrócić uwagę bogatej dziewczyny. Nie może odmówić diamentów. Nawet jeśli są fałszywe. Ale dowie się o tym za późno. Ona nawet nie wie, co jest w środku. Wyraz jej twarzy był bezcenny. Ale teraz nie każe wszystkim czekać. Emma nie ma żadnych przyjaciół. Nikt tak dawna do niej nie pisał, że jej telefon pokrył się pajęczynami. Ale wszyscy cały czas wysyłają wiadomość do biednej dziewczyny. Nie ma ani chwili wytchnienia. Emma tylko śmieje się z jej taniego telefonu, który rozładowuje się po 5 minutach. Do szkoły dostarczono prawdziwą koronę królowej Anny. Nikt nie może dotknąć tego rzadkiego eksponatu. Jak to możliwe, że na głowie Emmy nie ma wspaniałej korony? Teraz chce tego bardziej niż czegokolwiek na świecie. Lojalny sługa dostanie wszystko, czego potrzeba. System bezpieczeństwa jest taki sam jak w kuchni Emmy. Nikoś wielokrotnie go mijał w drodze do lodówki. Jeśli wyobrazi sobie, że korona to kanapka, to wszystko będzie okej. Ale korona to tylko hologram. Bogata dziewczyna jest wściekła na takie wieści. Ale gdzie jest prawdziwa korona? Możemy się tylko domyślać. Wow, Jenny ma taką fajną torbę. Sama ją zrobiła. Emma stara się zwrócić na siebie uwagę torebką. To najnowszy model domu mody Trum. Ale nikogo to nie obchodzi. Irytuje ją obojętność innych. Nikoś uznał, że torebka szefowej potrzebuje więcej blasku. Diamentów nigdy za wiele. Emma powinna zawsze błyszczeć. Ta torebka stała się za ciężka dla tej małej damy. Ale teraz wszyscy na nią patrzą. Nie chciała tego rodzaju uwagi. Ale nawet ten silny gość nie może podnieść jej torebki. Przyjaciele robią sobie selfie. Nikt nie zawołał Emmy. To naprawdę niesprawiedliwe. Sama robi sobie zdjęcie i oczywiście wygląda na zbyt smutno. Nie możesz tego wrzucić na Insta. Drogie dodatki zawsze rozweselają bogatą dziewczynę. Osobisty fotograf przesadził z lampą błyskową. Wszyscy dosłownie oślepli i nie mogą znaleźć wyjścia. Emma jest pewna, że jej uroda miała na nich taki wpływ. Nowa zabawka bogatej dziewczyny to wspaniały diament. Każdy musi to obczaić i pozazdrościć Emmie. Ale wszystkie oczy skierowane są na organizer, który zrobiła Jenny. Uczniowie byli pod większym wrażeniem tego niż kamieni szlachetnych. Głupcy. Jenny ma tak mało pieniędzy. Jej bieda bawi Emmę. Jest na swój sposób dziwna. Może sobie pozwolić na najdroższe ciasta. Ale nie ma jeszcze normalnego służącego. Niezdarny Nikodem wszystko upuścił. Kolejny dobry dzień jest zrujnowany. Emma prosi o marker do podkreślenia tematu lekcji. Jenny zawsze chętnie pomaga swojej koleżance. Emma nie mogła zignorować okropnych paznokci sąsiadki. Jenny czuje się trochę zawstydzona, ale ubóstwo Jenny tylko ją wzmacnia. Zamierza poprawić swój manikir tekturą. Tak, dobrze słyszeliście. Tekturą. Emma ma swoją osobistą manikurzystkę.
Jak myślisz, czyj manikier jest lepszy? Daj nam znać poniżej. Nic tak nie zbliża jak wspólny obiad. Emma postanowiła dać swoim koleżankom z klasy najdroższe hamburgery. Jenny pozostała głodna. Nie dostała niczego od bogatej koleżanki. Wygląda na to, że hamburgery mają niespodziankę. Dlatego są takie drogie. I nic nie może uratować zęba Andy'ego. Pani Ruby poprosiła wszystkich o przyniesienie laptopów na zajęcia. Emma ma oczywiście diamentowego laptopa. To limitowana edycja. Jenny używa laptopa z kartonu. Sama go zrobiła. Koledzy z klasy to uwielbiają. Z wyjątkiem bogatej dziewczyny. Te, które łatwo zniszczyć wodą. Ale niezdarny woźny znalazł jeszcze bardziej niezdarnego lokaja, Nikosia. I jak zawsze to zemściło się na Emmie. Nie wolno przynosić takiej broni do szkoły. Bogaczka jest pewna, że można wyrwać faceta na piękne błyskotki. Ale ten prostak nic nie wie o drogocennych kamieniach. Ani o pięknie. Jak możesz nie widzieć, jak ładna i bogata jest Emma? Poza tym jest bardzo hojną dziewczyną. Nikt jej nie docenia. W drogim długopisie Emmy skończył się atrament. Nie będzie pisać długopisem swojej biednej koleżanki z klasy. Ma pomoc w takich sytuacjach. Nikoś robi wszystko sam. Jenny znów dostała piątkę. Świetna robota! Emma też dostała piątkę. Ale to nie jest jej ocena. W klasie jest nowy piątkowy uczeń. Nikoś, gratulacje! A Emma będzie musiała sama napisać test. Tekturowa szafka Jenny jest całkowicie zepsuta. Próbuje ją zamknąć od 20 minut. Ale bogata dziewczyna może otworzyć swoją szafkę jednym guzikiem. Emma uważa, że kłótnia Jenny z drzwiami szafki jest zabawna. Ale dobry kolega zawsze pomoże swojej koleżance. Jej koleżanka z klasy uważa, że to niesprawiedliwe. Ona też chce dobrego kolegi, który by się nią zaopiekował i obudził w niej miłość pocałunkiem. Tak jak w bajce o Rozpuncę. Ale jest zbyt kapryśna, by być szczęśliwa. Zobacz, jaki pierścionek ma Jenny. Sama go zrobiła. Emma też ma się czym pochwalić. Ma taki ogromny diament. Niewiarygodne. Jenny zaprasza koleżankę z klasy na wspólny obiad. Wygląda na to, że diament jest za duży. Emma będzie musiała zostać i rozwiązać jeszcze kilka problemów. Aby zyskać aprobatę kolegów z klasy, Emma postanowiła urządzić wielką imprezę. Wydrukowała zaproszenia i nadmuchała balony. A właściwie Nikoś to wszystko zrobił. Ale nikt nie chce przyjść. Coś jest nie tak. Czy wszyscy aż tak bardzo nienawidzą Emmę? Niko znalazł rozwiązanie. Może po prostu wszystkich przekupić. Najważniejsze jest to, żeby Emma nie połapała się, że próbuje przekupić jej przyjaciół. Nie ma nic za darmo. Emma nie może uwierzyć własnym oczom. Będzie miała prawdziwą imprezę! Goście trochę się spóźniają. 2 godziny? I to wszyscy. Pewnie mają dobre powody do spóźnienia. Emma była tak zdenerwowana, że się popłakała. Klejnotami? O, pierwszy gość! Nie płacz! To nie ta impreza. Co za niegrzeczność. Spójrz, Jenny nie przyszła do Emmy z pustymi rękoma. Teraz ma koleżankę. I oczywiście musimy zrobić zdjęcie. Inaczej nikt w to nie uwierzy. Każda ręka ma 10 palców z 10 niebezpiecznymi długimi pazurami. Są ostre jak brzytwa. A co jeśli takich rąk jest więcej? Jak możesz wydostać się z tej pułapki? To koszmar! Ach, to naprawdę tylko koszmar, który przeżywa Niko. A może nie? Oto pierwszy problem, który napotyka Nikoś. Ekran dotykowy jego telefonu nie chce go słuchać. Jenny jest taka szczęśliwa. Dokucza Nikosiowi. Życie Jenny zmieniło się całkowicie bez jej długich paznokci. Nie może się teraz podrapać, kiedy coś ją swędzi. Jej długie paznokcie były do tego idealne. Ociera się plecami o meble jak niedźwiedź w lesie. Ale to nie pomaga. Może drzwi będą dobrym drapakiem? Ups! Nikoś tu jest. W idealnym świecie to Nikoś podrapie ją po plecach. I będzie szczęśliwa.
Nikoś jest na siłowni, żeby poćwiczyć. Jest w nastroju do boksowania, ale nowe paznokcie uniemożliwiają mu założenie rękawiczek. Ale Nikoś nigdy się nie poddaje. Świetnie rozwiązuje problemy i używa nożyczek, aby uratować sytuację. Teraz jest bokserem Wolverine. Nikt go nie pokona. Znokautuje i podrapie konkurencję. Unosić się jak motyl. Żądlić jak Jenny. Bez paznokci Jenny dosłownie musi nauczyć się od nowa używać rąk. Nie może dojść do końca taśmy. Próbuje czegoś innego. Ale to też nie działa. Gdyby tylko miała długie, ostre paznokcie jak Nikoś. Nie ma mowy. Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wygrać ten zakład. Świetny pomysł. Zwiąże Nikosia taśmą. Ach, syndrom sztokholmski. To na pewno mu pomoże. Niko chce zaimponować Jenny romantyczną kolacją. Ale jak ma dodać czegoś szczyptę? Dokładnie. Jego paznokcie będą świetnym mikserem. O tak! Niko jest dumny z siebie. Jenny idzie na spacer. Sprawdza prognozę pogody, żeby dobrać strój. Na dworze jest zimno, więc musi założyć coś ciepłego. O tak! Tak jest lepiej. To jak ogrzanie rąk przy kominku odrobiną gorącego kakao. Niko też szykuje się do wyjścia. Najpierw musi się ogolić. Ale ma problem. Jego paznokcie nie pozwalają mu trzymać brzytwy. Poczekaj! Paznokcie to brzytwa! Niko może wziąć sprawy w swoje ręce. Tak jest lepiej. A co ze szkłami kontaktowymi? Jak ma je wyciągnąć? Paznokcie mu przeszkadzają. Może Nikoś w ogóle nie potrzebuje kontaktów. Okulary naprawdę uwydatniają jego kości policzkowe i szczękę. A Jenny wciąż nie jest przyzwyczajona do życia bez paznokci. Ogląda na YouTubie lifehacki, jak myć ręce bez długich paznokci. Normalne mycie rąk zamienia się w całą produkcję. Nikosiowi to się podoba, ale Jenny nie może przestać. Niko przyciąga całą uwagę na siłowni, a raczej jego długie paznokcie. Oto pierwsze wyzwanie. Zdejmowanie ciężarów ze sztangi. Ale Nikoś jest przekonany, że paznokcie to zaleta, a nie wada. Potrzebuje tylko więcej talku. Podszyj i do boju. Nikt nie będzie śmiał się z jego paznokci, jeśli będzie tak umięśniony jak Hulk. Nikoś przyzwyczaja się do swoich pazurów. Robi nowe selfie, żeby pochwalić się swoim nowym lookiem. O-o! Jeden z pięknych paznokci Nikosza jest złamany i nie może go znaleźć. Zadzwoń po pomoc! SOS! Niko ma nadzieję, że policja zrozumie sytuację. Tylko oni mogą go uratować. Rozpoczyna się operacja. Muszą zbadać każdy cal tego miejsca, aby znaleźć brakujący paznokieć. Jest! Nie! Ten paznokieć jest na jego dłoni! Potrzebujemy jeszcze jednego. Wygląda na to, że nawet najlepsi detektywi tu nie pomogą. Typowe. Portfel Jenny jest pusty. Szkoda. Widzi monetę na stole. Ale jak może ją wziąć bez długich paznokci? Jak mają podnieść? Uwierz w siebie i skoncentruj się. Niko jej pomoże. Z łatwością podnosi monetę. Jenny jest wdzięczna. Ale Niko uważa, że moneta nie powinna trafić do jej portfela, tylko do ich skarbonki.
czy Jenny naprawdę zostanie z niczym? Dowiemy się później. W międzyczasie Jenny zamierza ozdobić swój notatnik uroczymi naklejkami. Ale jak miała je zdobyć? Będzie musiała je jakoś odebrać. Jak z jej paznokciami, których już nie ma. Nico tu jest. Ma teraz niesamowite paznokcie. Ale nawet one nie są wystarczająco silne, aby wziąć naklejki. Może użyjemy magii? Czy już prawie tu jesteśmy? Nie, ta misja jest niemożliwa. A może magia działa, gdy nikt nie patrzy? Czas na pranie. Załaduj pralkę, wybierz odpowiedni tryb. Ups, paznokcie Nikosia przeszkadzają. Może się udało, a może on wariuje. Co się stało z bluzą Nikosia? Będzie musiał ją oddać krasnalowi. W zamian za garnek złota. Jest gwizdek startowy i zaczyna się wyścig. Jenny i Nico są na ostatniej prostej. Biegną z prędkością światła. Idą łeb w łeb. I dobiegają do mety. W tym samym czasie sędziowie są zdezorientowani. Ale ostatnie ujęcie pokaże, kto wygrał. Paznokcie Nikosia zrobiły to pierwsze. Zdobywa trofeum. Jutro będzie we wszystkich gazetach. Jenny jest taka zdenerwowana. A Nico cieszy się ze swojego zwycięstwa. Zwycięzca bierze wszystko. Jeśli podobał Ci się nasz filmik, daj nam lajka i subskrybuj nasz kanał. Opisz swoją historię w komentarzach. Chętnie je przeczytamy. A najlepsze polubimy na Trum Trum Trick.